Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kompson, wracamy znowu do nagrywania. I tak więc, jak widzicie, jest FIFA Ultimate Team. Powróciłem do tej gry, ponieważ nie wiem, czy ją chcecie, ale myślę, że tak na pierwszy start to będzie dobra gierka. I jak widzicie, mamy angielski skład, zabójcze duo Daniel Sturridge i Vargas. Skład oczywiście BPL, nie za drogi, nie za tani, taki wiecie, na szybko. Teraz patrzmy na skład naszego rywala, jest to totalna mieszanina. Jak widzicie, tylko dwóch piłkarzy jest z jednego kraju, reszta w ogóle porozbijana po całym świecie. Zabawny skład, no ale zobaczymy. Nawet znajduje się tutaj polski stoper Janicki z Lechii Gdańsk. No i dobra, zaczynamy. Jak widzicie, przez pierwsze 10 minut rywal dosłownie nacierał moją bramkę, ale w 12 minucie Daniel Sturridge zdobywa gola. Jest jak na razie 1 do 0. 20 minut później na listę strzelców wpisuje się Vargas, 2 do 0. Chwilę później już mamy 3 do 0 i tak się kończy pierwsza połowa. Wybaczcie za mój błąd, ponieważ pierwsza połowa kończy się 4 do 0 dzięki pięknej bramce Daniela Sturridge'a. Jak widzicie, tutaj strzeliliśmy 4 bramki, oddaliśmy 4 strzały. No ale FIFA pokazuje, że mamy celność strzałów 75%. Nie wiem jakim cudem, ale dobra, mniejsza o to, lecimy dalej. Przez pierwsze dwa kwadranse właściwie nic się nie działo, ale teraz mamy dobrą akcję na Vasa. No i jak widzicie, śmieszna bramka na 5 do 0. No i co? No i lecimy dalej. Jak widzicie, tutaj teraz będzie rzut karny. Nie ma co, sędzia się w ogóle nie pomylił. I co? Wykorzystana jedenastka. Mamy 6 do 0. Koniec meczu. Skończyło się dla nas bardzo pozytywnym wynikiem. I zapraszam was na skrót z drugiego meczu. Jak widzicie, teraz spodziewamy się nieco lepszego klubu, ponieważ jest to Liga Hiszpańska, na napadzie Benzema, więc może być groźnie. Mamy 9 minutę. Jest to niestety bramka dla naszego rywala, no i to my musimy gonić wynik. Próbowałem cały czas wyrównać, ale jakoś mi to nie wychodziło. Ale na szczęście nie musiałem długo czekać, ponieważ w 30 minucie doczekałem się rzutu karnego. Jak widzicie, strzał w sam środek bramki, mamy 1 do 1. Chwilę później mogłoby być 2 do 1, lecz medalowe pręty ratują naszego rywala. 41 minuta, jak widzicie, błąd bramkarza. I Daniel Sturridge bezproblemowo to wykorzystuje. Wychodzimy na prowadzenie 2 do 1. Myślałem, że takim wynikiem zakończy się pierwsza połowa, lecz tutaj rywal mnie niestety troszeczkę zaskoczył. No i mamy 2 do 2. Tak się kończy pierwsza połowa. Przez pierwsze 20 minut drugiej połowy mecz był strasznie wyrównany, było bezbramkowo, ale na szczęście w 70 minucie Daniel Sturridge dopadł do piłki. Strzelił w słupek, ale Frank Lampard zdobył dla nas zwycięską bramkę i wygrywamy 3 do 2. Jeszcze pod koniec macie tutaj indywidualną akcję Vargasa. I tak jest, wygraliśmy 4 do 2. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, bo to już by było na tyle. Zapraszam do lajkowania tego filmiku, jak i fanpage'a. Podsyłajcie również pomysły, jaką byście chcieli zobaczyć grę. No i do usłyszenia, miłego weekendu, siemano.